Jacqueline Skowrońska i Bartosz Łyżwiński. Dzień dobry Państwu. Ponownie witamy w telewizji w Polsce. Mówimy dziś sporo na temat, na najważniejsze tematy, takie jak między innymi wzrost VAT-u z 1 do 5%. Mówimy o proteście rolników, który planowany jest na ten tydzień, o nowej formie tego protestu. Mówimy także o tych ważnych wydarzeniach międzynarodowych. No ale teraz temat związany z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie tabletki dzień po. Zaglądamy na portal wpolityce.pl, a tam informacja o historycznym ataku minister edukacji Barbary Nowackiej na prezydenta. Podejrzewam, że w ogóle uważa kobiety za istoty niedojrzałe. Taki skutek wywoła decyzja prezydenta o wecie w sprawie ustawy o tabletce dzień po. To teraz minister edukacji więcej na ten temat, bo dzisiaj zabierała głos w jednym z serwisów informacyjnych. Mówimy o osobach nieletnich, które w świetle polskiego prawa są na tyle dorosłe, żeby móc zajmować się dzieckiem. Znaczy, dziewczynki mogą rodzić w Polsce dzieci i mogą się potem tym dzieckiem w pełni prawnie zajmować. I temu dziecku mogą podać leki. To co, sobie mają nie zdecydować o wzięciu pigułki, która, przypominam, nie jest pigułką wczesnoporonną, tylko jest antykoncepcją awaryjną? To jest takie spojrzenie pana Dudy, znanego zresztą ze swojego mizoginizmu, na kobiety, które uważa w ogóle za istoty, podejrzewam, niedojrzałe, a już szczególnie te nastolatki. No i konsekwencją także i tych słów, no i w ogóle podejścia obozu rządzącego do tych kwestii będzie to, że jest w przygotowaniu rozporządzenie wprowadzające tę tabletkę na zasadzie usługi farmaceutycznej. By ominąć weto prezydenta. Zresztą nie po raz pierwszy. Tabletka dzień po rozgrzewa polityków partii rządzącej, zupełnie za to nie rozgrzewa ich decyzja, jaką podjął rząd Donalda Tuska o przywróceniu 5-procentowej stawki VAT. Gdy padają pytania właśnie o kulisy tej decyzji, jej zasadność, to politycy koalicji rządzącej jacyś tacy robią się zakłopotani jak marszałek Piotr Zgorzelski. Jeśli ktokolwiek od czegokolwiek chce odwracać uwagę, to właśnie tym wszystkim, co słyszeliśmy przed chwilą od pana ministra, próbuje się odwracać uwagę od kompletnej kompromitacji tego rządu w kwestii tego, pan marszałek, gdzie jest paliwo, za 5,19. Panie ministrze, pan na pewno będzie tankował zaraz po świętach. Dla panów Kropiwnickiego i dla pana Fogla, panie pośle, za 5,19. Proszę państwa, panie pośle i panie ministrze, pan marszałek Zgorzelski. Ale to, panie redaktorze, pan nie dopuszcza do rozmów o paragonie za 5,19, jak mówimy o poważnych sprawach. A jeśli chodzi o cena paliwa dla Polaków, to też jest, panie marszałku, poważna sprawa. Ja może pana stać, może pan bagatelizuje. Na pytanie o paliwo za 5,19, bo tyle obiecywał w kampanii wyborczej Donald Tusk, marszałek Piotr Zgorzelski jakoś tak wzdycha. No nie dziwię mu się, bo tankujemy za ponad 7 zł i jak widzę tę cenę, to też tak robię. Też tak ciężko oddychasz, tak. No zwłaszcza, że doświadczenie miałeś z podróży dalekiej, świątecznej. Słono kosztowało. A my o kwestie związane z drożyzną pytaliśmy też posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego, który tutaj w studiu telewizji w Polsce komentował kwestie związane ze wzrostem VAT-u do 5%. No to będzie, tak jak tutaj z tego materiału wynikało, wchodziło systematycznie, bo jeszcze w hurtowniach po starych cenach jest część żywności, no ale to rzeczywiście dotrze do nas taką falą, tsunami, bo to nie będzie tylko 5%, to się przełoży na inne artykuły również, no bo jak żywność drożeje, to i wszystko drożeje, no bo usługi droższe, bo ludzie muszą jeść i tak dalej. To jest dopiero początek. Donald Tusk powiedział, że się rozpędzamy, rozkręcamy, rusza program cel plus i drożyzna, Tusko-drożyzna, to jakby z jednej strony igrzyska, z drugiej strony no, te wątpliwe sukcesy tej koalicji 13 grudnia. Tusko-drożyzna, mówi poseł Marek Suski. No tak, my też podawaliśmy takie przykłady i pokazywaliśmy te spoty
przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość mówiące właśnie o tym. A teraz temat zmieniamy, choć od tematu drożyzny w kampanii samorządowej uciec się nie da, ta kampania na ostatniej prostej. Ostatnie dni i łączymy się teraz z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina. Historyk dr Robert Derwenda jest naszym gościem. Czy się słyszymy? Tak, dzień dobry państwu. Panie doktorze, czy ten temat, wzrostu VAT-u do 5% to jest temat gorący w tych ostatnich dniach kampanii, czy także ten temat pan będzie chciał poruszać? To jest temat kluczowy, dlatego że w miejskich spółkach czy w miejskich podmiotach, ale również w ratuszu bardzo często mamy do czynienia z bardzo niskimi zarobkami. Niedawniej, jak kilkanaście dni temu, był poważny protest w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ale również w zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia ze strajkiem włoskim w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta, gdzie protesty dotyczą przede wszystkim zarobków. Zarobków, które oscylują na poziomie najniższej krajowej. Z jednej strony prezydent miasta dotychczasowy, który rządzi Lublinem od 14 lat, mówi o tym, że w ostatnich latach te zarobki wzrosły. Z drugiej strony ciągle to jest minimalna czy najniższa ta krajowa, dlatego te zarobki wzrastały, dlatego że prezydent nie miał innego wyboru, po prostu musiał je podnieść, dlatego że wzrastała ta najniższa krajowa. I proszę zobaczyć, z jednej strony widzimy postawę rządu, który jest kierowany przez Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej, gdzie właściwie za te podwyżki czy za ten VAT najwięcej zapłacą ci najbiedniejsi, dlatego że w ich budżecie te zakupy, codzienne zakupy, to jest bardzo poważny procent, bardzo dotkliwe, można by powiedzieć, dla nich będą te podwyżki. Z drugiej strony proszę zobaczyć, jak to wygląda w samorządach. Prezydent, 14-letni prezydent, od 14 lat rządzący Lublinem, Krzysztof Żuk, również reprezentujący Platformę Obywatelską. Proszę zobaczyć, jakie jest jego podejście do pracowników, gdzie proponuje im najniższą krajową, a jednocześnie mówi o tym, że chciałby, aby Lublin się rozwijał, aby młodzi ludzie tutaj pracowali. To jest powtórka de facto z dawnych lat, z tego okresu, kiedy młodzi ludzie albo nie mogli znaleźć pracy w Polsce, albo po prostu proponowano im tak niższe zarobki, że woleli szukać, że szukali tej pracy poza granicami Polski. I dzisiaj również, jak widać, mamy pewną powtórkę z tych dawnych rządów Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony państwo to tutaj prezentują na poziomie centralnym. Ja to widzę niestety na poziomie lokalnym, na poziomie Lublina. Kiedy pytamy pana prezydenta Krzysztofa Żuka o różne zaniedbania, o to, co obiecywał, na przykład o mieszkania komunalne, odpowiada, że właściwie nie było pieniędzy z KPO, albo jakieś inne są odpowiedzi, które można by powiedzieć zawsze zrzucają tą odpowiedzialność na kogoś innego. Natomiast no w zasadzie w tonie podobnym, w jakim wypowiadał się także i Rafał Trzaskowski, który mówił, że w związku z rządami PiS-u i z tym, że wiele rzeczy wynika z tego, że nie zostało załatwione podczas poprzedniej rządów poprzedniej ekipy, teraz on nie może realizować dalej swoich inwestycji, więc to chyba głos prezydenta Lublina tutaj nie jest odosobniony, jeżeli chodzi o tę politykę i o to nawiązywanie do czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej zabolało, czy w jakiś sposób nie może tego przyjąć dotychczasowy prezydent, że Prawo i Sprawiedliwość, że rządy Zjednoczonej Prawicy obniżyły podatki i że jest mniejszy wpływ z tego tytułu do kasy miejskiej. Ale to, że Lublin dostał najwięcej pieniędzy w swoich dziejach, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, który jest rządzony przecież przez Zjednoczoną Prawicę, czy też dostał ze strony rządu, to to już się nie liczy, ponieważ nie przechodzi przez ręce Krzysztofa Żuka. On tego po prostu nie liczy, tego, że uczelnie wyższe dostały takie inwestycje, takie środki, na które nigdy wcześniej nie mogły liczyć. Więc Lublin rozwijał się w ostatnich latach i rozwija się, ale trudno patrzeć optymistycznie w przyszłość, jeżeli rzeczywiście rząd będzie miał tego typu politykę i na przykład będzie widział Lublin tylko i wyłącznie gdzieś na peryferiach Europy, która będzie się rozwijała, tej Europy Zachodniej. Co więcej, oczywiście jeszcze do dużych miast dotrą w najbliższym czasie te szaleństwa Unii Europejskiej, na przykład związane z tym, że nie będziemy mogli wjechać swoimi samochodami do centrum miasta tylko dlatego, że te samochody będą starsze. To rozumiem, że tylko najbogatsi będą mogli korzystać ze wszystkich praw w mieście,
a ci biedniejsi już tych praw zostaną pozbawieni. To ostatni tydzień kampanii. Jaki ma pan plan na ten czas? Jaka metoda, jaki sposób, by dotrzeć i przekonać wyborców? Najlepszą metodą oczywiście jest spotkanie z mieszkańcami. Nie boję się też trudnych spotkań. Dziś po południu będę miał spotkanie z mieszkańcami, którzy liczyli na mieszkania komunalne, którzy żyją w bardzo trudnej sytuacji w mieście. I również takie spotkanie odbywam. Przede mną jeszcze dwie debaty z panem prezydentem Krzysztofem Żukiem. Wygląda to w ogóle ciekawie z tymi debatami, dlatego że podczas jednej debaty właściwie transmisja była, ale była bez dźwięku. Dopiero następnego dnia ten dźwięk się pojawił. Na kolejną debatę pan prezydent w ogóle nie przyszedł, więc nie wiem, jak to będzie z dzisiejszą debatą i jak to będzie za dwa dni. Ale to jest w ogóle ciekawy gdzieś tutaj pomysł. Debata w TVP jest tak zaplanowana, że będzie z przerwą, czyli będzie część debaty, potem będzie przerwa i potem będzie druga część debaty. To również bardzo ciekawe, jaki pomysł przyświeca tego typu debatom, ale oczywiście ja bardzo chętnie rozmawiam z panem prezydentem, dlatego że zaniedbania przez 14 lat, jakie uzbierało się w Lublinie, są tak poważne, że jest faktycznie o czym rozmawiać. No, podstawową bolączką, proszę państwa, w mieście rządzonym przez przedstawiciela Platformy Obywatelskiej są po prostu dziury w drogach. Nie da się bezpiecznie poruszać, ale i bezpieczeństwo na szerszym polu, to znaczy bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia na przykład atakiem. Tych bunkrów, miejsc schronienia w Lublinie jest jak na lekarstwo. Nie wiadomo, gdzie się schronić, a infrastruktura miejska nie powstaje z myślą o tego typu zagrożeniach, więc tych bolączek jest naprawdę wiele. Oczywiście również infrastruktura szkolna, kwestia parkowania. Chciałbym, aby przede wszystkim mieszkańcy mogli korzystać z miasta, mogli korzystać z centrum, aby pierwsze 30 minut było nieodpłatne parkowanie, aby usługi, które powstały przez całe lata w centrum miasta, aby te miejsca, z których korzystaliśmy, aby one po prostu nie zamierały, dlatego że ograniczamy miejsca dojazdu, ograniczamy miejsca parkingu. Ja bym chciał, żeby centrum miasta również było tętniące życie i aby ci wszyscy, którzy do tej pory mogli tam prowadzić swoje usługi, również mogli liczyć na to, że tam będzie można dojechać, że tam będzie można dotrzeć do tego miejsca. A czy ta kampania jest równa? Bo widzimy taką dysproporcję w Warszawie. Jednak kandydatem jest dotychczasowy prezydent miasta i łatwiej jest mu tę kampanię w takich warunkach prowadzić. Rafał Trzaskowski jest chyba na wszystkich autobusach, jakie tylko jeżdżą w Warszawie. Jak to wygląda w Lublinie? Czy pan, nie chodzi o to, żeby się pan skarżył, bo jak rozumiem, będzie pan walczył o głosy mimo tych warunków, ale jak to w Lublinie wygląda? Tak, w Lublinie wygląda to podobnie. Rzeczywiście ja się dziwię nawet, że nie wstyd tutaj prezydentowi, że w miejskich spółkach, prawda, w ten sposób korzysta z tych miejsc reklamowych. Jeśli chodzi o prowadzenie kampanii, to pan prezydent wybrał sobie jako szefową sztabu wiceprezydenta miasta. To bardzo trudne, dlatego że pytanie, czy szefowa kampanii wykonuje te obowiązki w czasie swojej pracy, czy po pracy, to jest bardzo skomplikowane. Ja jako dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie, na ten cały okres kampanii po prostu jestem na urlopie, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Także pewnie nie są równe te szanse, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, bowiem rzeczywiście 14 lat to jest taki czas, którego trudno się wytłumaczyć dotychczasowemu prezydentowi. I kiedy zaczynamy rozmawiać o konkretach, to tak naprawdę prezydent wszędzie mówi, że tego się nie da, tamtego się nie da. Kiedy pytano nas podczas debaty o perspektywę miasta na za 20 lat, jak wyobrażamy sobie miasto za 20 lat, to prezydent odpowiada, że de facto plany są 5, 10, 15-letnie, ale tej perspektywy 20-letniej to on już chyba niestety nie widzi. 14 lat prezydentury, jeszcze za czasów moich studenckich w Lublinie. Krzysztof Żuk był prezydentem tego miasta i wtedy też te problemy dotyczące mieszkań w Lublinie były bardzo gorące i komentowane także i w studenckim środowisku. Doktor Robert Derewenda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A u nas już za chwilę kolejne tematy. Będziemy łączyć się z Watykanem, gdzie Magdalena Wolińska-Riedi, autorka książek o Janie Pawle II, bo przypomnijmy, dziś mija 19 lat od śmierci papieża Polaka. Zostańcie państwo z nami.